zdobywaj wiedzę dziś i zawołaj z całych sił Blip Bip! Hej, hej, hej! To ja, Blippi! Zapraszam was na farmę Tanaka w Irvine w Kalifornii! Co to jest farma? Hej, to takie miejsce, gdzie możemy zebrać i kupić przepyszne owoce i warzywa. Serio! Zapomnijmy o warzywniakach, bo dzisiaj będziemy się bawić na farmie. No to hopsa! Wow! Patrzcie na to, co my tu mamy. Traktor i dwie super przyczepy. Chodźcie! Uhoho, tutaj, na tej farmie, możecie sobie nieźle zaszaleć i pojeździć prawdziwym traktorem! Serio! Ale będzie ekstra! O, a to kto? Cześć, jak masz na imię? Kenny, miło mi. Farmer Kenny. Też mi miło, jestem Blippi. A czym się zajmujesz? A, w sumie wszystkim. Pracuję, śmigam na traktorze i mogę cię przewieźć. Wow, a dzieciaki też weźmiesz? Jasne, wskakujcie. To co, jedziemy! Gdzie jest Blippi? Na marchewkowym polu! Okej, nie depczemy. Widzicie to zielone? To są natki marchewki. Tej części nie jemy, bo nasze marchewki siedzą pod ziemią. Marchewki to warzywa korzeniowe. No dobra, żeby wyrwać z ziemi marchewkę, trzeba ją chyba najpierw znaleźć. Odsuwamy zieleninę. Wow, patrzcie, ile tego tu jest. No, widzicie te pomarańczowe? Wow, to są marchewki. O, kochani, mocno siedzą w ziemi. Dlatego weźmy sobie takie wielkie widły. Śmieszne, co? Trochę jak widelec, ale olbrzymi. I teraz pogrzebmy trochę w ziemi. Wow, wreszcie możemy wyciągnąć marchewkę. Hej! Chyba jedną mam. Wow! Ja nie mogę, ale marchewka! Hej! Piękna! Świetna! Uwielbiam marchewki. Są pomarańczowe. Dodaję je często do sałatek albo piekę ciasto, a czasem robię zupę. Marchewki są pyszne i przy okazji świetne na oczy. Mają mnóstwo witaminy A. No, super, co? Hej, a wiecie może, który zwierzak ma kompletnego bzika na punkcie marchewek? Jak myślicie? Macie jakiś pomysł? Ha, zaraz wam go pokażę. O, jaki słodziak! Spójrzcie, uroczy króliczek. Wow, a wiecie, jak ma na imię Andy? Słodko. Ciekawe, czy kolega Andy ma ochotę na marchewkę. Chrupniesz sobie? O, może akurat nie jest głodny, nic nie szkodzi. Andy wraca na ziemię. Biegaj, mały. No już, kicaj sobie. Wow, ale ma grube futro. I jakie miłe i mięciutkie. Hej, patrzcie. To masło orzechowe, a ta obok ma na imię marmolada. Super, tu jest kolejna. Jakie głodne kury. Hej, hej, porywam cię. Tylko na chwilę, obiecuję. Wow, prawda, że jest piękna? To bojowiec nowoangielski. No, i wiecie, że ta kurka składa jajka? Mimo, że jest taka malutka. Spójrzcie na nią. Ej, ale jesteś śliczna. Wow. To co? Odłożymy masło orzechowe, żeby mogła pojeść swoje ulubione chrząszcze. No już, daję ci spokój. O, właśnie, a chodźcie tutaj. O, pokażę wam coś fajnego. Wow, a co my tu mamy? Mamy tutaj jajka. No, kury składają jajka. Wow, oto jedno jajko. Dwa jajka. Trzy jajka. I cztery jajka. Te dwa są naprawdę duże. Ale te tutaj są małe, prawda? Słuchajcie, moi kochani, to nie są jaja bojowca. Ta kurka nie dałaby rady złożyć tak dużych jaj. No dobra, odkładamy jajka na miejsce. I co? Chodźcie, będziemy podglądać kurki. T
Te kury to niezłe łakomczuchy. Wow, co my tu mamy? Pewnie, to są marchewki. Tak, marchewki są pomarańczowe. Uwielbiam pomarańczowy, to jeden z moich dwóch ulubionych kolorów. A te olbrzymy to cebule. Wow, a to dopiero wielka cebula. A patrzcie tu, czy wiecie, że to też jest cebula? Ale nazywa się dymka albo szalotka. I to jest cebula. Mocno się różnią, co? Hej! A to jest sałata rzymska. Sałata jest najlepsza i do tego zdrowa. Dodaję ją do sałatek. Wow! A to są buraki. Hej! Te tutaj to złote buraki, a te to po prostu buraki. O, popatrzcie, co my tu mamy? Ale fajne! To są rzodkiewki. Co to za kolor? Jakiś taki, nie wiem, różowo, czerwony. No, piękny kolor. O. Hej, a to szpinak. Ten znajduje się w przezroczystym pudełku. Szpinak jest zielony. Zauważyliście w ogóle, że całkiem sporo mamy tu zielonych warzyw? Bo weźmy takie rzodkiewki. Tak, to, co najczęściej jemy, jest koloru różowo-czerwonego. Ale te liście w procesie, który nazywa się fotosynteza, odżywiają rzodkiewki. Te liście są zielone, ale raczej ich nie jemy. Wow! Jarmuż! Polecam chipsy z jarmużu. Coś pysznego, poważnie. Chrupią jak trzeba, ale są zdrowe. Wow! A co to za pałeczki? To jest trzcina cukrowa. Wow! Jest naprawdę słodka! Wow! To japoński bakłażan! Wow! Jest koloru fioletowego. To naprawdę ciemny fiolet. Wow! Bakłażan jest świetny i zdrowy. O! A tu mamy seler naciowy. A tutaj jest kalafior. O! A to jest ewidentnie kabaczek. Mniam! Wow! A co tu się czai? To zielona papryka. Tak, a zaraz obok czerwona papryka. Prawda, że ładna? No, czerwona, zielona. Czerwona, zielona. Dobra, odkładam, żebym nie pomylił. I co my tu jeszcze mamy? Popatrzcie, kukurydza. Naprawdę obłędna. Halo, halo, jesteśmy. Hurra! O, rety, ale się cieszę! Wow! Ale poczekajcie, gdzie my teraz jesteśmy? Okej, zobaczmy. Dobra! To może pójdziemy tędy, o. Okej, tędy? Biegnę. Wow! A to co? To przecież arbuzy. To arbuzy? Wow! Czy to jakieś dwa gatunki? Tak, te małe, okrągłe to są żółte arbuzy. Aha! A te duże i podłużne to są takie zwykłe, czerwone. Wow! A mogę parę zerwać? Pewnie, znajdźmy dojrzałe. Dobra. Czekaj. O, zobacz, ten żółty, widzisz go? Aha. O, tam na środku. Tutaj? Tak jest. Okej, okay, a jak to się... Po prostu o, pociągnij, zerwałem. I tyle. Jak jest dojrzały, to bierzesz. Wow, widzicie to? Ten arbuz jest okrągły, a dokładniej to kulisty. Pięknie, super. To ja skoczę zerwać czerwonego. Czerwonego? Wow, wybrałeś niezłego olbrzyma. Hej, a co to za kształt? Jak dla mnie też kula. No, taka trochę wydłużona kula. Albo po prostu owal. Tak. No dobra, to co? Trzymamy czy odkładamy? Jasne, odkładamy. I super. Wow, piękne są po prostu. Cudowne. No dobra, to tak. To jest taki typowy arbuz i chyba wszyscy wiemy, jak wygląda w środku. Ale ja i tak bym przeciął i sprawdził, dobrze? Co tam się może kryć? Ha? Wow! Ekstra! Z zewnątrz jest zielony, a w środku różowawy. Albo po prostu czerwony. Wow! A widzicie nasionka? Mamy czarne i białe nasionka. Super! No dobra,
to teraz bierzemy się za naszego drugiego kolegę. Czym się różni od czerwonego? Głównie tym, że w środku jest żółty. O, to by się zgadzało. Jest żółty, bo to przecież żółty arbuz. To co, rozcinamy? Pewnie. Rozcinamy i sprawdzamy. Jak są dojrzałe, łatwo się otwierają. Aha. Wow! Trzymajcie się! Widzieliście kiedyś coś takiego? No słucham, jaki to kolor? Żółty! Wow! Dobra, porównajmy arbuzy. Żółty i czerwony. Żółty, czerwony. I oba super pyszne. Wow, ciekawe jak smakuje. Ale słodki. Naprawdę bardzo mi smakuje ten arbuz. A słuchaj, ty wolisz żółte czy czerwone? Zdecydowanie żółte. Smakują inaczej niż czerwone, są pyszniejsze. No, poważnie. Naprawdę mi smakuje. Chcecie spróbować? jaka truskawka! Mam wielką słabość do truskawek. Chodźcie, będziemy zbierać truskawki. Okej, patrzcie, jakie mam pudełko. Plastikowe, z taką śmieszną klapką. Fajne! Wygląda trochę jak małż. Małż to taki mięczak w muszli. Waszym zdaniem wygląda jak małż? Dobra, nasze zadanie zerwać 20 truskawek. Wow, to się będzie działo. Gotowi? Działamy? Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Wow. Osiem. Dziewięć. Dziesięć truskawek. Słuchajcie, połowa drogi. Jedenaście. Dwanaście. Minus jedna. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. Czternaście. Piętnaście. 16! 17! Już kończymy! 18! 19! I ostatnia! 20! Mamy 20 truskawek i zamykamy nasz pojemniczek. Brawo, kochani! Wow! A co to za wielkie rośliny? Chyba w życiu nie widziałem takiej trawy. Hej, co to może być? Jakie to wielkie? Wygląda trochę jak łodygi kukurydzy. Ale nie, to nie kukurydza. Wow. Wow. Widzieliście? Ale bym dostał. Stoimy. Hej, Blippi, jesteśmy na polu trzciny cukrowej. Pole trzciny cukrowej! Dobrze słyszałem? O, czyli to pewnie jest to wielkie coś. Trzcina cukrowa. O, masz. No dobra, panie farmerze, jaką masz dla mnie robotę? Myślę, że zetniemy trochę trzciny. W porządku. Wow, naprawdę wielkie tu mają trzciny. Znajdźmy jakąś ładną. Wow. Hej, ale ostry nóż! Ciachną i po trzcinie. Wow, a co się robi z taką trzciną? Można ją sobie po prostu rzuć, można wycisnąć i zrobić z niej sok. Można gotować. I wtedy powstaje cukier, tak? Tak. Wow, z trzciny cukrowej robi się cukier! Wow. O, masz. Hej, ale obłęd! Zazwyczaj odcinamy to twarde i żujemy sam środek. Wow! Poważnie? To coś można jeść? Jasne. Fajnie. Czekaj. Wow! Ale pamiętajmy, że z nożem nie ma zabawy, prawda, kochani? Tylko dorośli mogą używać noży. O! Jak super! Wygląda pysznie. No to już, spróbuj. Uwaga, mój pierwszy raz.
Uwielbiam trzcinę cukrową! Widzicie to coś? Hej, a co to za gigantyczna roślina? Dobra, powiem wam, to jest kwiat. To naprawdę olbrzymi kwiat. I w dodatku nazywa się słonecznik. A wiecie, dlaczego nazywa się słonecznik? Jasne, bo przecież wygląda jak słońce. Wow! Wow, słoneczniki mają mnóstwo nasion. Dobre. W dodatku bardzo zdrowe. Jej, tak wiele się dzisiaj z wami nauczyłem. O owocach, o warzywach i o nasionach. To był naprawdę piękny dzień na wyjątkowej farmie. Niestety, musimy się już pożegnać. Ale jeśli chcecie obejrzeć więcej filmów, wystarczy, że wyszukacie moje imię. Przeliterujemy je razem? Gotowi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Brawo. To co? Do zobaczyska. Pa, pa.